przede wszystkim procentują nasze inwestycje. Konsekwentna polityka regionalna, która sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. Najwięcej środków finansowych kierujemy właśnie na rozwój gospodarczy, na infrastrukturę techniczną. Tworzymy w ten sposób dostępność transportową, dostępność telekomunikacyjną. Bez takich warunków nie powstają firmy. To również powszechny dostęp do internetu, zakończony niedawno projekt. Też konkretne pieniądze trafiły bezpośrednio do przedsiębiorców, nie tylko na infrastrukturę techniczną. Te środki bezpośrednio wsparły nowe linie technologiczne, tworzenie nowych miejsc pracy w firmach i już widać pozytywne wyniki, które skutkują wpływami do budżetu. Rosną wpływy z CIT-u, z podatku od firm. W ubiegłym roku ten wzrost wynosił 10,5%. Jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ tak naprawdę widać, że interwencja finansowa, zwłaszcza z środków unijnych, funduszy unijnych, daje już konkretne rezultaty.